Daniel Ołowniuk. Daniel, ty dzisiaj dwoiłeś się, troiłeś na boisku, żeby strzelić bramkę. Nie udało się, ale koledzy zdobyli dwie i obie zadedykowali twojej nowonarodzonej córeczce. No dziękuję ślicznie. No, dzisiaj jestem naprawdę podwójnie szczęśliwy. Można powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, z tego względu, że tak jak już wspomniałeś, wczoraj urodziła mi się córka Nadia o 10:45. Jestem bardzo szczęśliwy i do pełni szczęścia tylko brakowało mi dzisiaj zwycięstwa, no i bramki. Troszeczkę zabrakło szczęścia, oczywiście w meczu, ale cieszę się, bo akurat pierwsza to była moja asysta. Koledzy zadedykowali to właśnie mojej córce i cieszę się naprawdę niezmiernie. Także dziękuję całej drużynie za to, że dzisiaj powalczyliśmy, daliśmy z siebie wszystko i zasłużenie wygraliśmy. Daniel, obawialiśmy się troszeczkę o formę po tym zatruciu, ale widać, że z wami wszystko chyba w porządku, jakby po tym zatruciu nie ma śladu. To znaczy, ciężko tak powiedzieć, no wiadomo, że się odbiło troszeczkę na chłopakach, troszeczkę brakuje siły, ale tutaj trener fajnie w treningach to próbował nadrobić i mieliśmy troszeczkę luzu, troszeczkę musieliśmy popracować nad pewnymi elementami i dzisiaj to wyglądało całkiem przyzwoicie i cieszę się, że upragnione trzy punkty i że wracamy do domu. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego względu, że chcę być jak najszybciej z żoną i z córką i jeszcze z synem, który na mnie czeka. RMC New Media.